Trybunał Konstytucyjny ponownie odroczył rozprawę dotyczącą wniosku premiera Mateusza Morawieckiego. Chodzi o zbadanie zgodności niektórych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej z polską konstytucją. Przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich chcą umorzenia postępowania i wycofywania reformy sądownictwa. Przed Trybunałem Konstytucyjnym pojawiły się dziś środowiska lewicowe. Powodem było wznowienie przez Trybunał Konstytucyjny rozprawy dotyczącej wniosku premiera Mateusza Morawieckiego o zbadanie zgodności z konstytucją kilku norm prawnych wywiedzionych w drodze praktyki orzeczniczej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Premier złożył wniosek po tym, jak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał natychmiastowe zawieszenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Rozprawę z 31 sierpnia przerwano po wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich. Ten żądał wyłączenia z rozprawy sędziego Stanisława Piotrowicza jako osoby zaangażowanej w reformę sądownictwa. Ostatecznie Trybunał oddalił wniosek. Kontynuujemy rozprawę przed Trybunałem Konstytucyjnym w pełnym składzie Trybunału. Wniosek premiera popiera prezydent, Sejm i prokurator generalny. Zastępca prokuratora generalnego Robert Hernand zaznaczył, że władze Unii Europejskiej nie mogą wpływać na polskie prawo. Jest naruszona suwerenność danego państwa, w którym miejscu tu ewidentnie jest naruszona konstytucja i kiedy to organ konstytucyjny, Trybunał Konstytucyjny ma prawo ingerencji. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o umorzenie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Relacja pomiędzy traktatami unijnymi a konstytucją była już przedmiotem wnikliwego badania. Trybunał podkreślał za każdym razem brak kolizji konstytucyjnej. Mirosław Wróblewski, reprezentujący Rzecznika Praw Obywatelskich, przekonywał, że rząd szuka pretekstu do nierespektowania unijnych nakazów. Jeśli Trybunał Konstytucyjny wskaże na niezgodność traktatów z polską konstytucją, to według rzecznika Polska i tak byłaby zobowiązana do przestrzegania obowiązków państwa członkowskiego. Drugi z przedstawicieli rzecznika, Paweł Filipek, żądał wycofywania się z reformy sądownictwa. Zachodzi zatem konieczność reformy zasad powoływania członków KRS, tak by przywrócić jej skład zgodny z konstytucją. Po wysłuchaniu wszystkich stron sędzia Julia Przyłębska zdecydowała o ponownym odroczeniu rozprawy. W związku z tym, że podniesiono tutaj nowe kwestie, to Trybunał musi przygotować się do kolejnej rozprawy. W związku z powyższym Trybunał zarządza przerwę w rozprawie do dnia 30 września, godzina 12. Na premiera próbuje wpłynąć Bruksela. Komisja Europejska domagała się wycofania wniosku z Trybunału. Z kolei w Parlamencie Europejskim pojawiły się głosy, że od tego będzie zależała wypłata środków unijnych dla Polski. Polska Lewica przekonuje, że działania premiera zaszkodzą Polakom. Każdy Polak i każda Polka zapłaci za błędy Morawieckiego, Sasina, Kaczyńskiego i spółki. Poseł Konfederacji Jakub Kulesza nie ma wątpliwości, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego na korzyść polskiej konstytucji nie wpłynie na przyszłe decyzje unijnych urzędników. W zasadzie Trybunał Konstytucyjny według tego systemu traktatowego może orzekać co chce, a i tak nie będzie miało to znaczenia. Jak zauważa prawnik dr Michał Skwarzyński, tylko Konstytucja Finlandii mówi o wyższości prawa unijnego nad krajowym. W Polsce sprawa jest bezdyskusyjna. Dla prawnika spór jest jałowy. Dla prawnika sytuacja jest prosta. Konstytucja w tym zakresie jest jasna. Ma prymat przed każdą umową międzynarodową, także przed traktatami unijnymi. Politolog Marcin Drewa zauważa, że Unia Europejska wykorzystuje swoje prawo do nacisków związanych z praworządnością i polityką klimatyczną. To działania polityczne. Ta decyzja może być taką pewną karą za pewną niesubordynację i nie mająca nic w związku z działaniami ekonomicznymi czy gospodarczymi. Następna rozprawa przed Trybunałem odbędzie się 30 września.